trzeci dzień na Chorwacji. Troszkę pochłodniało. Napierdziela złem. Przed chwilą przeszła burza, tam poszła. Także jak ktoś się wybiera, to musi takie coś, takie rzeczy przewidzieć. Że może zmoknąć, może mu być zimno. Jak ktoś sobie planuje jeździć na biwak, to musi być przygotowany na to, że niestety, ale trzeba będzie kombinować, żeby mu się krzywda po prostu nie stała. Wczoraj był upał, wczoraj było po prostu sielsko-anielsko, a dzisiaj nie jest tak słodko. No i tak to wygląda. Trzeba być na to przygotowanym. Tu wam pokażę, o, z tej strony jest morze. Chwilę przejdę, mamy taki taras. A tu mamy góry. Dobra.